wschód, nie? To zobaczmy w ogóle, jak może wyglądać takie miejsce, które jest zaprojektowane na zieleń i jak się żyje w takich miejscach, a jest to całkiem blisko nas, w regionie kujawsko-pomorskim. Miasto Kowal, niewielka miejscowość niedaleko Włocławka, na mapie Polski wyróżnia się przede wszystkim wybitnym obywatelem. To tutaj urodził się ostatni monarcha z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki. W ostatnich latach Kowal słynie jednak przede wszystkim z zieleni. Sama przyjemność w takim mieście mieszkać, gdziekolwiek nie pójdę, zieleń. Będzie pan się, jak jest ciepło, jak jest lato. Muzyczka sobie gra, piękny park. W całym mieście jest ponad 30 km przyulicznych ogródków. Na zieleń spoglądają m.in. kierowcy przejeżdżający ruchliwą drogą krajową nr 91. W gorące dni mieszkańcy szukają ochłody w dwóch znajdujących się na terenie miasta parkach. Rynek to także jeden wielki ogród. Utrzymanie porządku to spore wyzwanie, z którym radzą sobie pracownicy Urzędu Miasta. W sytuacji, kiedy nasze miasteczko jest najbiedniejszą pod względem dochodów własnych gminą w województwie kujawsko-pomorskim, choć niewiele osób, jak słyszy tę informację, że tak powiem, z moich ust, to chce w to wierzyć, więc wydawało mi się, że trzeba właśnie wybrać taki sposób poprawiania wizerunku tego miasta i uznałem, że akurat zieleń w przestrzeni publicznej, czystość, ład, porządek, jest to coś, na co nas musi być po prostu stać. Mieszkańcom Kowala tak spodobało się życie w kolorowym mieście, że teraz prześcigają się w pomysłach na przydomowy ogród. Swoisty wyścig, taka bardzo miła i sympatyczna rywalizacja pomiędzy mieszkańcami i sąsiadami. Dzisiaj w Kowalu jest naprawdę niewiele ogrodów, o których można by powiedzieć, że są to ogrody zaniedbane. Z roku na rok w Kowalu przybywa takich właśnie wypielęgnowanych, takich właśnie pięknych ogródków stanowiących własność naszych mieszkańców. Tereny zielone nie tylko zachęcają do spacerów, ale także przyciągają owady i pomagają zatrzymywać wodę deszczową. Doskonale wiedzą o tym także w Ciechocinku. W wielu miejscach zamiast popularnej kostki brukowej jest tutaj nawierzchnia przepuszczająca wodę. Turystów od wielu lat przyciągają dywany kwiatowe, liczne skwery, zieleńce i parki przy sanatoriach oraz szpalery drzew wzdłuż ciechocińskich ulic. Co roku dla upiększania miasta wysadza się ponad 300 tysięcy sadzonek kwiatów. To wszystko sprawia, że w mieście panuje wyjątkowy mikroklimat. To jest taki duży problem właściwie zurbanizowanych miast, gdzie ten obszar dysfunkcji związanej z dymem czy z CO2 jest ogromny. My mamy właśnie przez to, że to czujemy się jakby w tlenie, tak? Bo ten obszar jest bardzo mocno zazieloniony i ta absorpcja tlenu jest ogromna. Natomiast oczywiście same obszary zielone, obszary głównie w utrzymaniu zieleni takiej miejskiej powoduje, że oczywiście ta ilość wody, która spadnie na grunt, jest absorbowana bezpośrednio przez grunt. Ciechocinek na utrzymanie czystości w mieście co roku wydaje około 1 000 000 zł. Nowe nasadzenia to kolejny 1 000 000. Dla miasta to jednak nie wydatek, a inwestycja. Inwestycja, na której zyskuje nie tylko Ciechocinek, ale także środowisko.